Proszę Państwa, w toku naszych dyskusji dzisiaj bardzo często pojawiały się głosy, pytania, jak doszło do tego, że IZIS w ogóle powstało jako podmiot quasi-państwowy, które mocarstwa realnie angażują się, można by powiedzieć, w bitwę o Syrię, czy w bitwę o szerszy Bliski Wschód, jakie to ma skutki. Otóż ja dzisiaj w swoim wystąpieniu chciałbym skupić się na podmiocie państwowym, który moim zdaniem zajmuje się tym zagadnieniem od wielu lat, ostatnio naukowo, odegrał najważniejszą rolę w tym doprowadzeniu do tego chaosu, jaki dzisiaj panuje na terenie Iraku i na terenie Syrii. Wobec tego chciałbym przedstawić najpierw tło, jakie było podejście w przeciągu ostatnich 20-30 lat elit kształtujących amerykańską politykę zagraniczną do współpracy z sunnickimi dżihadystami. Po drugie, jak kształtowała się polityka w latach 90. w stosunku do świeckich, arabskich, narodowych rządów, czyli mamy tutaj przede wszystkim na uwadze Irak, Syrię, w mniejszym, można by powiedzieć, w mniejszej mierze też Libię. I jak to wygląda dzisiaj? Chciałbym też na koniec przedstawić Państwu, mam nadzieję, pozytywnie szokujący dokument, który niestety nie przebił się dziwnym trafem do naszego mainstreamu medialnego. Dokument pochodzący z sierpnia, czy on został odtajniony w sierpniu ubiegłego roku, podczas gdy polskie media były zajmowane demonizowaniem, jak to zwyczaj mają, Władimira Putina, oskarżając go o wszelkie zło, nie zauważając, że taki piękny news, że tak powiem, umknął ich uwadze. Ale była to informacja szeroko opisywana przez zachodnie media. Dobrze, więc przechodząc do meritum, chciałbym zacząć od pewnego wywiadu, który Zbigniew Brzeziński, bardzo hołubiony w Polsce, pani Katarzyna Kolenda-Zaleska nawet napisała taką książkę, że oto prawdziwy strateg i mąż stanu, do którego Polacy powinni mieć nabożny wręcz stosunek, gdyż nazywa się Brzeziński i pracował jako doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego dla prezydenta Cartera. I w wywiadzie udzielonym w jakiej gazecie Le Nouvel Observateur w 1998 roku, gdy spytano go, czy żałował, iż CIA potajemnie wspierała afgańskich mujahedinów na 6 miesięcy przed sowiecką interwencją, podkreślam, że ta sowiecka interwencja była na prośbę, owszem, brutalnego i komunistycznego, ale jednak legalnego rządu afgańskiego. Brzeziński odpowiedział w sposób następujący. Rzeczywiście, do 3 lipca 1979 roku prezydent Carter podpisał pierwszą dyrektywę o tajnej pomocy dla przeciwników prosowieckiego reżimu w Kabulu. Interwencja, tak jak określiłem, nastąpiła oczywiście 24 grudnia 1979 roku. Tego dnia napisałem, kontynuuje Brzeziński, notatkę prezydentowi, w której tłumaczyłem mu, że w mojej opinii ta pomoc doprowadzi do sowieckich interwencji militarnych. Kontynuował, że na pytanie, czy przewidywali, jakie będą konsekwencje tego wsparcia, czy było to świadome, odpowiedział, to nie tak, nie daliśmy Rosjan do interweniowania i proszę zwrócić uwagę, w jak subtelny i dyplomatyczny sposób wyraża intencje rządu amerykańskiego. A bowiem twierdzi, ale świadomie zwiększyliśmy prawdopodobieństwo, że wejdą. Ale świadomie zwiększyliśmy prawdopodobieństwo, że wejdą. Czyli tak naprawdę wychodzi na to samo. Następnie na pytanie, czy nie żałuje wsparcia udzielonego przyszłym terrorystom, przypominam to już 1998 rok, Brzeziński odpowiedział, co jest ważniejsze dla historii świata? Talibowie czy upadek ZSRR? Jacyś podburzeni muzułmanie czy wyzwolenie Europy Środkowej i zakończenie zimnej wojny? Następne pytanie ze strony prowadzącego wywiad. Jacyś podburzeni muzułmanie? Mówi się i powtarza ciągle, że islamski fundamentalizm jest dzisiaj światowym zagrożeniem. Zbigniew Brzeziński, bzdura. Ja jestem ciekaw, czy pani Katarzyna Kolenda-Zaleska zamieściła akurat fragment tego wywiadu w swojej książce na temat wielkiego stratega i męża stanu. Z tego względu, że owi podburzeni muzułmanie, o czym wszyscy już wtedy wiedzieli, w 1993 roku o mało nie wysadzili w powietrze World Trade Center, to był pierwszy zamach w lutym,
Ci pogórzani muzułmanie w 1998 roku zaatakowali dwie ambasady amerykańskie w Afryce. Ci podburzeni muzułmanie o mało nie lecieli samolotem w wieżę Eiffla i ci podburzeni muzułmanie w Algierii zaczęli prowadzić mniej więcej w tym czasie czystki etniczne. Ale pan Brzeziński określił mianem bzdury pogłoski o jakimś islamskim zagrożeniu. Więc mamy tutaj pewne tło polityczne wskazujące na to, że pan Zbigniew Brzeziński bardzo na serio potraktował diktum prezydenta Eisenhowera, iż nieważne, że są to sukinsyny, ważne, że są to nasze sukinsyny. Oczywiście to było powiedziane w nieco innym kontekście, natomiast, no cóż, mamy odpowiedź wielkiego stratega i męża stanu na kilka lat przed 11 września, islamski fundamentalizm, bzdura. Teraz przechodząc do początku lat 90., bo oczywiście lata 80. to jest osobna i dłuższa historia. Kontynuacja pomocy dla sunnickich terrorystów w latach 90. Powstała niedawno taka książka napisana przez niejakiego J. Michaela Springmana, który był urzędnikiem konsularnym amerykańskiego konsulatu w Dżedzie w Arabii Saudyjskiej pod tytułem Visas for Al-Qaeda, CIA Handouts That Rock the World, czyli wizy dla Al-Qaedy, rozdawnictwo CIA, które wstrząsło światem. I o jakie rozdawnictwo chodzi? Chodzi przede wszystkim o rozdawnictwo wizowe. Otóż okazuje się, że przemieszczanie się różnych grup terrorystycznych do Afganistanu, na Bałkany w latach 90., do Czeczenii, penetrowanie innych państw Bliskiego Wschodu bardzo często, co Springman ukazuje, odbywało się przy wymiernej pomocy amerykańskiej obsługi konsularnej znajdującej się na terenie danych placówek dyplomatycznych. Po drugie, to co Springman podkreśla, prowadzona była podwójna polityka w tych niektórych ośrodkach dyplomatycznych, polegająca na tym, że agenci CIA podawali się zazwyczaj za urzędników konsularnych, podejrzewam, że kilku takich mamy tutaj niedaleko, i oni mając oficjalne, aczkolwiek tajne dyrektywy z Langley, czyli siedziby CIA, rozdawali wizy osobom, które później prowadziły dżihad, przynajmniej w danym okresie, który był w interesie Stanów Zjednoczonych. I Springman przedstawia taką szokującą informację, iż z 15 zamachowców Saudyjczyków z 11 września 12 dostało wizy w konsulacie w Dżedzie. Możemy spekulować, świadomie, nieświadomie, ale warto to mieć na uwadze. Springman oczywiście przestał pracować dla samego Departamentu Stanu w 1992 roku bodajże, ale ma fenomenalną pamięć i zdołał skserować dużą ilość dokumentów. Ta książka stała się bestsellerem w ubiegłym roku, zresztą powołują się na nią poważni dziennikarze śledczy, między innymi znany brytyjsko-arabski dziennikarz Nafis Ahmed. Więc książka bardzo godna polecenia, która ukazuje, jak w latach 90. ta symbioza sunnickiego terroryzmu i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wyglądała. I dochodzimy w ten sposób do roku 1996. Otóż w 1996 roku wybory w Izraelu wygrywa po raz pierwszy niejaki Bibi Netanyahu, obecny premier państwa izraelskiego. I powstaje dokument napisany przez Amerykanów żydowskiego pochodzenia, którzy, można powiedzieć, w takim żargonie ideologicznym są określani jako neokonserwatyści, pod tytułem A Clear Break, A New Strategy for Securing the Realm, czyli jakby nowe rozpoczęcie, nowe otwarcie, nowa strategia dla zabezpieczenia państwa czy podmiotu. Jak napisano, autorami byli wpływowi neokonserwatyści, niektórzy mający swoją pracę w administracji Reagana, m.in. Richard Pearl, David Wormser, Douglas Feith, Mayra Wormser, na zlecenie izraelskiego think tanku Institute for Advanced and Strategic Political Studies. Warto zwrócić uwagę na to, że ci wszyscy autorzy, pomimo pochodzenia żydowskiego, to byli amerykańscy obywatele. Natomiast pisali oficjalny dokument doradczy dla premiera Izraela.
Więc normalne było, że pojawiły się oskarżenia o podwójną lojalność, prawda? To tak jakby, nie wiem, tutaj podczas konferencji byśmy pisali plany doradcze dla Władimira Putina na przykład, prawda? To nawet nie chcę pomyśleć, co by się stało. Więc był to plan polityczny nowo wybranego rządu Benjamina. I co ten plan postulował? Mianowicie w celu kształtowania swojego strategicznego otoczenia, jak nazwali to autorzy, postulowano usunięcie Saddama Husajna, aby skutecznie podtrzymać Syrię, przy bliskiej współpracy z Jordanią. Więc już w 1996 roku wehikułem do Syrii miał być Saddam, ale Saddam był tylko, można powiedzieć, przepisem. Chodziło o to, żeby odciąć Iran od swojej strategicznej głębi, jaką niewątpliwie jest Syria, i doprowadzić do korzystnego ułożenia tego strategicznego otoczenia wokół państwa izraelskiego. I David Wormser, który później stał się doradcą do spraw Bliskiego Wschodu, wiceprezydenta Dicka Cheneya, również w 1996 roku, to już było po opublikowaniu owego raportu, napisał taki, można by powiedzieć, taką analizę, czyli jak sobie radzić z upadającymi państwami, zachodnia i izraelska równowaga, strategia równowagi dla Lewantu. I między innymi znajdujemy tam oto takie postulaty i stwierdzenia. Cytuję: zarówno w interesie Izraela, jak i Zachodu jest przyspieszenie upadku świeckiego arabskiego nacjonalizmu. Świecki nacjonalizm arabski, który w istocie jest na skraju upadku, jest chyba najbardziej niebezpieczny w swojej fazie agonalnej i nie powinien być traktowany jako sojusznik w oczekiwaniu. Oprócz bycia doradcą byłego wiceprezydenta Cheneya do spraw Bliskiego Wschodu, Wormser zalecał wraz z Michaelem Maloufem w raporcie dla Pentagonu kilka dni po 11 września sugerowali w tym raporcie m.in. atak na, cytuję, niezwiązany z Al-Kaidą kraj, cel jak Irak. Zatrzymam się na chwilę przy tym akurat aspekcie, ponieważ oprócz Wormsera również Donald Rumsfeld na pierwszym posiedzeniu tzw. gabinetu wojennego, to podaje w swojej książce były doradca nazwany carem antyterroryzmu Billa Clintona, Richard Clark, że na pierwszym posiedzeniu Rady Wojennej Rumsfeld postulował uderzenia na Syrię i Irak, ponieważ według niego w Afganistanie nie było dobrych celów, jak on to ujął kolokwialnie. Więc pomimo tego, iż CIA miało twarde dane już kto stał za zamachami na Nowy Jork i Pentagon, Rumsfeld jakby całkowicie zignorował implikacje z tego wynikające, czyli że najpierw trzeba uderzyć i to szybko na Afganistan. I powróciło to myślenie, właśnie kształtowane w latach 90., o tym, że musimy przede wszystkim rozprawić się z nacjonalistycznymi arabskimi reżimami. I teraz tu mamy 96 rok, w międzyczasie mamy te zamachy, o których wspominałem, w Kenii, w Afganistanie, na instalacje amerykańskie, również w Arabii Saudyjskiej. Mamy 11 września, mamy odwetowe uderzenie na Afganistan w ramach operacji Enduring Freedom i mamy następnie inwazję na Irak w marcu 2016. Dzisiaj obchodzimy rocznicę, 19 marca właśnie, inwazji na Irak, oprócz święta świętego Józefa oczywiście. Jakie powstają konsekwencje w wyniku tejże inwazji? Jakie jest jakby, jakie strategiczne otoczenie, czy strategiczna okoliczność, w jakiej znalazł się Bliski Wschód? Otóż państwo sunnickie coraz bardziej zaniepokojone Iranem, którego nie równoważy już Iran. Al-Kaida uruchamia po raz pierwszy filię w Iraku pod przywództwem już nieżyjącego Abu Musaba al-Zarqawiego, Jordańczyka. Izrael nie był w stanie poważnie zaszkodzić Hezbollahowi podczas II wojny libańskiej w 2006 roku, co miało niesamowity efekt propagandowy, w szczególności dla szyitów. I co jeszcze bardziej poruszyło sunnickich autokratów, powstaje wówczas debata w Waszyngtonie, kto jest teraz większym wrogiem, Iran czy sunniccy radykałowie. I jak Iwali Nasser, bardzo dobrze poinformowany członek Rady Spraw Polityki Zagranicznej, czyli Council on Foreign Relations, w wywiadzie dla dziennikarza śledczego Seymoura Hersha w marcu 2007 roku napisał: Saudyjczycy i niektórzy w administracji Busha argumentują, iż największym zagrożeniem jest Iran i że sunniccy radykałowie są mniej groźni. Jest to zwycięstwo dla linii saudyjskiej. Koniec cytatu. Czyli amerykańska polityka zagraniczna znalazła się nie tylko w tej perspektywie bliskowschodniej działająca według w
wektorów polityki izraelskiej w przypadku Iraku, ale w przypadku Iranu akurat te interesy i ta perspektywa saudyjska, izraelska akurat się zbiegły i domagano się od Waszyngtonu jakiejś stanowczej reakcji na rozszerzające się wpływy Iranu, jak również wpływy w samym Libanie, ale również w Izraelu, takich podmiotów szyickich jak Hezbollah. Więc jeszcze raz, 2007 rok, jak mówi Wali Nasser, jest to zwycięstwo dla linii saudyjskiej. Ta konceptualizacja i uświadomienie sobie, że Iran jest tą wielką enchiladą, prawda? Że Iran jest tym głównym wrogiem, albo jak w wersji irańskiej można by powiedzieć, że Iran jest dla Amerykanów tym wielkim szatanem. I kontynuując ten wątek krajobrazu po inwazji na Irak. Otóż było to również zwycięstwo dla prosaudyjskich, sunnickich władz Libanu, to jest bardzo ważne, które miały powiązanie z sunnickimi bojownikami, m.in. z Fatah al-Islam, sympatyzującymi otwarcie i wyraźnie z Al-Kaidą. Te grupy islamistów były powiązane z tak zwanym ruchem 14 marca. Była to antysyryjska koalicja nazwana tak do upamiętnienia daty tak zwanej cyfrowej rewolucji 2005 roku. Można by powiedzieć taki libański Majdan. Przez elity libańskie ci dżihadyści, wielu z doświadczeniem zresztą wojennych w Iraku, byli postrzegani jako idealny instrument do zwalczania Hezbollahu i powstrzymania dalszej ekspansji szyickich wpływów. Alastair Crook, były brytyjski dyplomata i pracownik MI6, tak do tego się odniósł. Doświadczenie libańskie było przedstawiane rządowi amerykańskiemu przez takich ludzi jak Jeff Feltman, ówczesny ambasador w Bejrucie, jako przewodnia strategia dla tego, co może być osiągnięte w Syrii. Liderzy 14 marca argumentowali, że są w stanie bezpiecznie kontrolować te radykalne elementy i że pomimo ich orientowania się na Al-Kaidę są częścią szerszego sunnickiego namiotu zbudowanego i kierowanego przez Sada Haririego, ówczesnego prezydenta Libanu i Arabię Saudyjską. Więc popatrzmy, kolejne państwo zainteresowane powstrzymaniem wpływów irańskich, kolejne państwo, które chce zwrócić na siebie uwagę Stanów Zjednoczonych, a mamy już to ułożenie interesów saudyjskich, izraelskich i teraz libańskich. I wiceprezydent Cheney i inni byli zainteresowani planami księcia Bandara, byłego ambasadora w USA. Tak, warto przypomnieć też, że książę Bandar był tak bardzo blisko związany z administracją amerykańską, że niektórzy określili go książę Bandar Bush. I Wormser, o którym była mowa wcześniej, czyli wtedy akurat udzielił tego wywiadu, o którym zaraz będzie mowa, skończył swoją karierę jako doradca do spraw Bliskiego Wschodu, wiceprezydenta czy nie, ale mimo wszystko dał pewien wgląd, jakie panowało wówczas myślenie na Radach Bezpieczeństwa Narodowego, które cyklicznie odbywają się w Białym Domu. I Wormser powiedział dla Telegrafu z października 2007 roku następujące rzeczy. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby zdestabilizować reżim syryjski i wykorzystać każdy moment strategicznego wykroczenia z ich strony. Kontynuował, to by uwzględniało gotowość do eskalowania tak daleko, jak uznamy za konieczne, aby obalić reżim syryjski. Według Wormsera koniec basistowskiej władzy w Damaszku może spowodować efekt domina, który mógłby obalić reżim w Teheranie. Czyli tak samo jak twierdzono, że w Iraku nastąpi efekt domina, a był to 2007 rok, czyli szczyt tak naprawdę rebelii szyicko-sunnickiej przeciwko wojskom okupacyjnym, Wormser jakby nie zwraca na to uwagi i mówi, że no, w Iraku nie wyszło, tutaj dopiero nastąpi ten efekt domina, który powstrzyma Teheran, czyli najpierw wehikułem jest Irak, następnie Syria, ale tak jak mówię, wielkim szatanem, wielką enchiladą jest oczywiście Teheran. Jak to swego czasu ujął obecnie doradzający kandydatowi Cruzowi Michael Ledeen, znany neokonserwatysta, że chłopcy jadą do Bagdadu, prawdziwi mężczyźni jadą do Teheranu. Czyli mamy sformułowane owe myślenie, mamy konceptualizację, zwracamy coraz większą uwagę na Syrię, pomimo tego, że w Afganistanie i w Iraku de facto mamy do czynienia ze strategicznym bagnem, ponieważ w jednym i w drugim kraju przeżywaliśmy wtedy szczyt rebelii antyamerykańskiej. I właśnie John Hanna, który wówczas był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Cheneya, powiedział w 2011 roku w artykule napisanym na Foreign Policy,
Bandar, czytaj Arabia Saudyjska, działający jako partner przeciwko Iranowi, stanowi dla nas wielki atut strategiczny. W tym samym wywiadzie warto podkreślić, iż powiedział następujące słowa. Bandar, działający jako logistyczne wsparcie dla sunnickich dżihadystów, to oczywiście jest problem. Natomiast Bandar, działający jako partner przeciwko Iranowi, stanowi wielki atut strategiczny. Ale możemy się domyśleć, że skoro działa przeciwko Iranowi, to automatycznie usuwa to problem wspierania dżihadystów. To już nie jest dla nas problem. Jeśli on jest zorientowany antyirańsko, to wtedy możemy rozmawiać, prawda? We can do business, jak mówią Amerykanie. Właśnie. I słynny dokument, o którym wspomniałem na początku. Ja może dam pewne tło. Otóż w sierpniu 2012 roku Agencja Wywiadu Pentagonu, czyli Defense Intelligence Agency, przygotowała taki raport dla swoich przełożonych. Raport, który najprawdopodobniej też trafił do Białego Domu na biurko samego prezydenta Obamy, gdzie dokonuje się takiej analizy tego, co się dzieje w Syrii i jakie są interesy różnych graczy w tymże konflikcie. Tutaj, jeśli Państwo, niektóre części niestety zostały ocenzurowane, ale bardzo istotne jednak pozostały jawne. Mianowicie w punkcie B czytamy, że salafiści, Bractwo Muzułmańskie i Al-Kaida w Iraku są teraz głównymi motorami napędowymi powstania. I punkt C, bardzo kluczowy, Zachód, państwa Zatoki Perskiej i Turcja wspierają opozycję, podczas gdy Rosja, Chiny i Iran wspierają reżim. Punkt A jest mniej istotny. Mam nadzieję, że Państwo zapamiętacie ten punkt C, bo on bardzo ładnie prowadza nas do następnego slajdu. I tutaj mamy, że tak powiem, clue i zasadniczo wytłumaczenie całej tej tragicznej sytuacji, jaka istnieje obecnie w Syrii. Otóż w punkcie C czytamy, jeśli sytuacja się rozwinie, istnieje możliwość ustanowienia zadeklarowanego bądź niezadeklarowanego salafistycznego podmiotu we wschodniej Syrii, czyli Hasaka i Deir Zor, te miejscowości, które miały być objęte. I jest to dokładnie to, do czego dążą siły wspierające opozycję. Przypominam, Zachód, państwa Zatoki Perskiej i Turcja wspierają opozycję. Jest to dokładnie to, do czego dążą siły wspierające opozycję, w tym celu, aby odizolować syryjski reżim, który jest uważany przez nich jako strategiczna głębia dla szyickiej ekspansji w Iraku i w Iranu. W punkcie D czytamy, że jakby dalszy rozwój tej sytuacji może mieć tragiczne konsekwencje dla Iraku, czyli już wtedy przewidywano to, co się wydarzyło w lipcu 2014 roku, czyli przejęcie przez ISIS miasta Mosul. Czytamy, że to stwarza idealną atmosferę, aby Al-Kaida w Iraku powróciła do swoich kryjówek Mosulu i w Ramadi i stworzy jakby nowy impet, który doprowadzi do zjednoczenia sunnickich grup dżihadystycznych w Iraku i w Syrii. Reszta sunnitów w świecie arabskim i reszty sunnitów w świecie arabskim, którzy mogą się podpiąć poniekąd pod ISIS. I ISIL, bo już wtedy istniała organizacja Islamskie Państwo w Iraku, czyli Islamskie Państwo w Iraku może również zadeklarować powstanie Islamskiego Państwa w Unii z innymi organizacjami terrorystycznymi w Iraku i w Syrii, które spowodują ogromne zagrożenia dla zjednoczenia Iraku i ochrony jego terytorium. Więc tak możemy to zreasumować w kilku punktach. Jakie są wnioski wypływające z tego raportu DIA z 12 sierpnia 2012 roku? Otóż po pierwsze, Al-Kaida jest wyraźnym katalizatorem opozycji w Syrii. Pamiętamy wszyscy te zdjęcia, gdy senator John McCain fotografował się, trzeba powiedzieć, bajac z niektórymi walczącymi o wolność i demokrację w Syrii rebeliantami. To było mniej więcej w tym czasie, więc wywiad amerykański już wie, że Al-Kaida jest katalizatorem opozycji w Syrii.
Po drugie, Zachód utożsamia się z opozycją, z tą opozycją właśnie definiowaną ideologicznie przez Al-Kaidę. Po trzecie, ustanowienie salafickiego podmiotu protopaństwa islamskiego stało się możliwe tylko po wybuchu wojny domowej w Syrii. Bardzo ważna sprawa. Nie ma mowy o popularnej i powierzchownej argumentacji, że przyczyną było wycofanie się wojsk amerykańskich z Syrii. Z Iraku. Następnie, ustanowienie salafistycznego podmiotu we wschodniej Syrii jest dokładnie, to jest słowo exactly, tym, czym zainteresowane są siły wspierające opozycję, czyli Zachód, państwa zapadnioperskie i Turcja. I po czwarte, po piąte, sunnickie państwo islamskie pod wodzą państwa islamskiego w Iraku, poprzednio Al-Kaidą w Iraku, może być dewastującym dla Iraku zjawiskiem i może na nowo ułatwić elementom terrorystycznym z całego świata arabskiego przeniknięcie na arenę iracką. Jak powiedziałem na początku, ten dokument został ujawniony na wniosek takiej konserwatywnej organizacji, która działa w tym obszarze domagania się od rządu odtajniania różnych dokumentów, Judicial Watch, taka jest nazwa tej organizacji. Te dokumenty zostały ujawnione w maju ubiegłego roku. Przepraszam, w maju ubiegłego roku, 2015 roku. Odbiło się to dość szerokim echem w zachodnich mediach, aczkolwiek nie wszystkich. Gdybyśmy mieli przeprowadzić takie statystyki, kto najbardziej opisywał ujawnienie tego dokumentu, to były to przede wszystkim media chińskie, rosyjskie, BBC również i wielu niezależnych dziennikarzy i blogerów. Z tego co wiedziałem, ani słowa o tym nie wspomniały polskie media, ani głównego nurtu, ani tak zwane niepokorne, które okazuje się, są bardzo pokorne. Bardzo ważna postać, która w wywiadzie dla Al Jazeera potwierdziła te dane, które były zawarte w tym dokumencie. Ponieważ reakcja niektórych kółek proamerykańskich czy ośrodków proamerykańskich była taka, że ten dokument to jest jakaś fałszywka, nikt się nią nie przejmował, takich dokumentów powstaje mnóstwo, to była analiza jednego analityka, to nie jest decyzja i to nie jest stanowisko administracji amerykańskiej. Otóż okazuje się, że nic bardziej błędnego. Generał Michael Flynn, który do niedawna kierował właśnie DIA i który był właśnie szefem Defense Intelligence Agency, gdy powstał owy raport, powiedział w wywiadzie dla Al Jazeera we wrześniu 2015 roku, cytuję, to była świadoma decyzja. Taki background, generał Flynn był szefem wywiadu wojskowego i dyrektorem wywiadu Joint Special Operations Command, czyli wywiadu de facto amerykańskich sił specjalnych. Flynn jest najwyżej postawionym byłym oficerem amerykańskiego wywiadu, który potwierdził, iż raport DIA z sierpnia 2012 roku jest dowodem na prowadzoną przez Biały Dom tajną operację wspierania islamistów w Iraku i w Syrii. Generał Michael Flynn nie piastuje już żadnych funkcji oficjalnych, natomiast tydzień temu dowiedziałem się, że nieformalnie od czasu do czasu doradza Donaldowi Trumpowi, więc jeszcze wrócimy do tego wątku pod koniec tego wykładu. Warto też przywołać słowa Rolanda Dumasa, byłego francuskiego ministra spraw zagranicznych, który bodajże dla Telegrafu potwierdził, że Wielka Brytania planowała tajne operacje skierowane przeciwko Asadowi już w 2009 roku. Czyli na 2 lata de facto jeszcze przed wybuchem tak zwanej arabskiej wiosny. I jakie płyną z tego wnioski? Otóż po pierwsze, historia współpracy między Waszyngtonem a sunnickimi fundamentalistami ma długą historię. Jest długa po prostu, przynajmniej 40 lat. Po drugie, Stany Zjednoczone wielokrotnie, szczególnie w latach 90., były skłonne nie patrzeć na różnego rodzaju zbrodnie czy akty terroryzmu, jeśli te grupy salafistyczne służyły jakiemuś większemu celowi geopolitycznemu, na przykład rozczłonkowaniu Bałkanów, prawda, co skutkowało mafijnym państwem, jakim jest dzisiaj Kosowo. Wcześniej oczywiście było wsparcie udzielone mujahedinom w Afganistanie, ale również, jak się okazuje, przynajmniej o tym mówił i to potwierdził prezydent Putin w jednym z dłuższych wywiadów udzielonych po aneksji Krymu, że gdy tylko został prezydentem podczas pierwszego spotkania bodajże z George W. Bushem, zwrócił uwagę, że
My wiemy, że wy macie agentów CIA w Czeczeniu i w Dagestanie. My zdajemy sobie z tego sprawę, George. Po prostu usuńcie ich grzecznie, nie będzie problemu. Na co Bush powiedział, że jak najbardziej, chłopcy się tym bardzo szybko zajmą. Po czym po 2-3 latach okazało się, że ta aktywność amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej w Dagestanie i w Czeczeniu tylko się zwiększyła. I kwestia, o której właśnie pisał Springman, o której nie możemy zapomnieć, czyli wymierna pomoc niektórych amerykańskich placówek dyplomatycznych w przesuwaniu dżihadystów po całym świecie, łącznie z niektórymi zamachowcami z 11 września. Wiemy przynajmniej, że dwóch braci, nie braci, znajomych, przepraszam, którzy wcześniej walczyli w Bośni, czyli Nawaf al-Hazmi i Khalid al-Mihar, byli w Dżedzie i mniej więcej w tym samym czasie otrzymali wizy do Stanów Zjednoczonych, pomimo iż byli na liście podejrzanych Departamentu Stanu o wspieraniu tych osób, które wspierają terroryzm. To jest taka bardzo długa lista, która bardzo utrudnia wejście na pokład samolotu. A panowie niestety udali się do Stanów i zrobili to, co zrobili. I kolejny wniosek, czwarty zasadniczo, że w latach 90. sformułowano, doprowadzono do konceptualizacji pewnego logicznego, ale koherentnego programu zwalczania arabskiego nacjonalizmu jako elementu powstrzymującego rozwój szyickich wpływów na Bliskim Wschodzie przy pomocy sunnickich dżihadystów we współpracy z Arabią Saudyjską i z Izraelem. I teraz pytanie, jakie może być rozwiązanie tej sytuacji? Bo ja tutaj przedstawiłem ten tygiel geopolityczny w wielkim skrócie. To jest naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. Jakby celem mojego wywiadu, wykładu, przepraszam, było ukazanie przede wszystkim tego dokumentu. I ten dokument jest dostępny w internecie, można go sobie wygooglować. Póki co jest dostępny. Natomiast chciałem tą wiedzę przekazać Państwu z tego względu, że no, wylew, potok głupoty, idiotycznych stwierdzeń, powierzchownych opinii, uogólnień padających ze strony naszych tak zwanych dziennikarzy, również tych mieniących się niepokornymi, na temat Syrii jest przerażająco płytki, wręcz głupi czasami. I warto zwracać uwagę na to, co dzieje się, można by powiedzieć, na tym drugim dnie, aby widzieć, jaki jest szerszy kontekst. I teraz jeszcze ta kwestia owego rozwiązania. Otóż, jak Państwo wiecie, w listopadzie bieżącego roku w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie. Na moje oko, na oko historyka, być może są to najważniejsze wybory prezydenckie w historii Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Ponieważ pojawił się pewien osobnik, niespodziewanie, nikt się nie spodziewał, że przeprowadzi taki blitzkrieg medialny i będzie w stanie obalić pozycję chociażby trzeciego Busha, prawda, który już dawno zrezygnował z kandydowania. W ubiegłym roku ja bardzo pesymistycznie patrzyłem na tę kampanię wyborczą, ponieważ pomyślałem, że będzie to no, de facto wyścig między Hillary Clinton i Hillary Clinton bez spódnicy, tak? Czyli między Bushem a Hillary Clinton, czyli spór tak naprawdę o nich. To tak jak spór między PiS-em a Platformą w Polsce, jeśli można użyć takiej analogii. I dlaczego mówię o tych wyborach? Otóż istnieje szansa, że Donald Trump wygra te wybory. Na razie szanse są wyrównane, ale dlaczego mówię o Trumpie akurat w tym kontekście? Otóż Trump naruszył obowiązującą w Stanach Zjednoczonych, a w szczególności w Partii Republikańskiej, ortodoksję, która bazowała właśnie na tych przeświadczeniach. Bezwzględne oparcie dla Izraela, obalanie narodowych, basistowskich reżimów na Bliskim Wschodzie, powstrzymywanie Iranu i bliska kooperacja granicząca wręcz z uprowadzeniem amerykańskiej polityki zagranicznej przez Arabię Saudyjską. Trump te wszystkie założenia naruszył i ciągle naruszył. Otóż, dlaczego? Po pierwsze, Trump od samego początku był przeciwnikiem wejścia do Iraku i bardzo mocno krytykuje podczas swoich wieców, podczas debat, zarzucając między innymi bratu Jeba Busha podczas jednej z debat, że twój brat nas okłamał, że ta wojna była wielką tragedią nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale również dla ludzkości, że zdestabilizowała cały Bliski Wschód i otworzyła drogę
No, jeśli faktycznie patrzymy na Iran jako wroga, no to tak naprawdę to było nawet w tym kontekście nielogiczne, ponieważ de facto otworzyło to furtkę dla ekspansji irańskich wpływów. Więc był przeciwnikiem wojny w Iraku, pierwsze naruszenie ortodoksji republikańskiej. Po drugie, domaga się stworzenia stref ochronnych w Syrii, za które będą płaciły bogate państwa Zatoki Perskiej. Mówi, dlaczego Stany Zjednoczone mają angażować się w kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie? Dlaczego te państwa, zresztą Sławek o tym wspominał, które wręcz wpływają na zarobionych na ropie naftowej pieniądzach, nie mogą stworzyć odpowiednich warunków dla tych państw, tym bardziej, że większość z nich to są przecież muzułmanie. Po trzecie, Trump nie jest nastawiony antyasadowo, jeśli można by tak powiedzieć. Znaczy on określa go, że no, może niekoniecznie podoba mi się to wszystko, co robi on, co robił jego ojciec Hafez el-Assad, ale jest legalnym prezydentem Syrii i dopóki jest legalnym prezydentem Syrii i mamy do czynienia z ISIS, to należy utrzymać go przy władzy, bo ISIS jest większym złem. I tak samo wypowiada się w kontekście Saddama, że Saddam może i był mordercą, tyranem, ale przy okazji mordował też terrorystów. Al-Kaida pojawiła się w Iraku po upadku Saddama, nie w trakcie rządzenia, nie w trakcie rządów Saddama. Po czwarte, mówi jednoznacznie, że ISIS należy zniszczyć, że ISIS należy zniszczyć i zwraca uwagę, zresztą już dwóch lat o tym mówi, żeby skutecznie zniszczyć ISIS, trzeba odciąć ich źródło finansowania. Czyli de facto trzeba ich odciąć od Turcji. On tego nie mówi otwarcie jeszcze o Turcji, to może pojawi się w kontekście dalszych debat republikańskich bądź wieców. Natomiast osoba obserwująca Bliski Wschód zdaje sobie sprawę, kto tutaj jest, że tak powiem, tym czarnym koniem, prawda? I po piąte, przepraszam, postuluje współpracę z Władimirem Putinem w celu zniszczenia ISIS. No to już jest największa herezja, ponieważ jak można współpracować z tyranem, z byłym czekistą? No Trump mówi prosto, no mi nie obchodzi jego przeszłość, mamy wspólny cel, akurat tu nasze interesy się zbiegają. Putin chce ich zniszczyć, pozwólmy mu. Nawet może być prowodyrem w tym dziele, bo dlaczego Amerykanie znów mają angażować skarb i krew w zwalczaniu problemu, który przez nich został wytworzony. Więc ten wyścig wyborczy może być też szansą, panie ambasadorze, dla Syrii. Ja szczerze życzę narodowi amerykańskiemu i Syryjczykom, że ta wojna dzięki, można by powiedzieć, takiej ludowej roztropności, bo nie jest wybitnym intelektualistą Trumpa, ale wystarczy, że jest biznesmenem, doprowadzi do sensownego, długotrwałego pokoju w Syrii. I że w Damaszku być może za niego powstanie kolejna wieża Trumpa, podobna do tej w Nowym Jorku, jeśli tak ma być tego efekt. Więc wniosek jest prosty. Na dzień dzisiejszy, może niedoskonałym, ale jednak politycznym rozwiązaniem Syrii, na którym powinniśmy wszyscy szczerze zatroskani o los tamtejszych chrześcijan, szczerze zatroskani o stabilizację na Bliskim Wschodzie, szczerze zatroskani o to, aby nie zależało nas fale uchodźców i szczerze zatroskani również o bezpieczeństwo Polski, powinniśmy wszyscy podpisać się i popierać następujące hasło Make America Great Again, które to hasło jest hasłem Donalda Trumpa. Dziękuję za uwagę.